Otwieram 28. sesję Rady Miejskiej w Sąponie, zwołaną na wniosek pana burmistrza. W naszym przypadku ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady, umożliwia przeprowadzanie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Witam przybyłych panie i panów radnych. Witam pana burmistrza, pana Romana Bednarka. Witam panią skarbnik, panią Magdalenę Podlasińską. Witam panie i panów sołtysów oraz wszystkich przybyłych gości. Porządek obrad dostali państwo w swoich materiałach. Czy ktoś ma jakieś? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, na etapie składania wniosku o zwołanie sesji nie widzieliśmy i nie było w planie przygotowania zmian w budżecie, ale w tym okresie, teraz ostatnich kilku dni, takie zmiany chciałbym dokonać i państwu zaproponować poszerzenie porządku obrad o dokonanie zmian w budżecie i wyjaśnię te sprawy już w tym punkcie. Dobrze, dziękuję. Proponuję w punkcie czwartym zrobić to, jeśli oczywiście zostanie wprowadzone. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Sąpolno? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie zostaje wprowadzone. Mówię, proponuję wprowadzić to w punkcie czwartym po zmianach wieloletniej prognozy finansowej. Przechodzimy do punktu drugiego. Pytania, wnioski, interpelacje. Dzisiaj mamy troszkę inny porządek obrad, bo inny tryb sesji, także nie ma. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam dyskusję w punkcie drugim. Przechodzimy do punktu trzeciego. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody współdziałania z innymi gminami w zakresie realizacji projektu przepraszam, pod nazwą e-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce. Projekt uchwały dostali państwo w swoich materiałach. Czy pan burmistrz przedstawi? Proszę państwa, to jest punkt, który tutaj był głównym powodem zwołania dzisiejszej sesji. Dopowiem, że nasza gmina już też w etapie pozyskiwania środków z Unii w punkcie 2.1.1 przystępujemy do takiego złożenia wniosku razem z innymi gminami powiatu konińskiego. My również podpisaliśmy jako gmina zobowiązanie, że wystąpimy w kolejnym projekcie związanym z innymi gminami, też w tym działaniu 2.1.1 i do tej pory nie było wiadomo, czy my jako gmina możemy składać wnioski dwa wnioski w tym samym poddziałaniu. Właśnie rozstrzygnięta jest ta kwestia i okazało się, że możemy, chcemy z tego skorzystać i dlatego jest konieczne podjęcie tej uchwały, którą dzisiaj państwu przedstawiłem. To jest uchwała, która tak jak tutaj w nazwie ma e-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce. My jesteśmy tylko członkiem szerszej grupy gmin, która występuje w tym projekcie. Myślę, że to jest tylko coś, co może nam wzbogacić nasze usługi e-samorządu, nie obciążając naszego budżetu. Także bardzo proszę o wprowadzenie, już wprowadzona jest ta propozycja do porządku, tylko o podjęcie tej uchwały. To znaczy będziemy uczestniczyli w naborze 2.1.1 w dwóch projektach. Panie burmistrzu, a może takie, co nam da to, jakiś przykład, bo tak. To znaczy, proszę państwa, to są różne działania związane z e-samorządem, czyli rozwojem usług samorządu opartych na internecie, przesyłaniu danych, informatyzacji. Znaczy z naszej strony jest to bardzo nieznikomy udział finansowy, tutaj bardzo duże dofinansowanie. Mówię, my jesteśmy tylko partnerem w tym projekcie, tak? Tutaj w tym projekcie uczestniczy chyba 17 gmin.
tutaj z Wielkopolski, tak? Bo to jest ten szerszy program, w którym uczestniczą gminy z całej Wielkopolski, a ten już wcześniejszy, który nie wymagał podejmowania takiej uchwały, dotyczył tylko i wyłącznie gmin powiatu konińskiego i jest pilotowany przez Starostwo Powiatowe w Koninie. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Proszę, pan radny Bartosik. Przepraszam, panie burmistrzu, przed chwilą pan powiedział, że nasza gmina nie ponosi z tego tytułu żadnego obciążenia, a tutaj na rok 2017 realizacja zadania właśnie e-samorząd, kwota 13 tysięcy złotych ponad i w roku 2018 29 tysięcy. A jak to dalej będzie się kształtować w kolejnych latach, bo tu widać dosyć taką znaczną tendencję wzrostową przystąpienia do tego programu. Tu jest rozpisane, państwo macie na dwuletni, już w 19 już widzi pan, że nie ma, tu jest zero. Kolejna kolumna, już jest zero, to jest na dwa lata tylko rozpisane projekty. W 17 13 296 i w 18 29 184. Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Zamykam dyskusję w punkcie trzecim. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Sąpolno porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą e-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 11 głosów za, przy 3 sprzeciwu uchwała zostaje podjęta. Przechodzimy do punktu 4 porządku obrad. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sąpolno na lata 2016-2019. To jest punkt 4, przepraszam, na początku się pomyliliśmy, bo punkt 2 razy jest 1, dlatego się przesunęło o jeden numer. Projekt uchwały mają państwo w swoich materiałach, poprosimy pana burmistrza. Proszę państwa, podjęcie tej uchwały jest właśnie związane z poprzednią uchwałą, którą państwo podjęliście, a więc dostosowanie WPF-u do teraz już podjętej uchwały, a więc wprowadzenie tych dwóch kwot w WPF-ie. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, zamykam dyskusję w punkcie 4. Przechodzimy do... A przepraszam, proszę państwa, jeszcze bardzo proszę, jeszcze przy WPF-ie na stronie pierwszej, to znaczy od, jakbyście państwo od końca wzięli WPF, to na przedostatniej stronie, i przy tym działaniu 1.1.2.2 budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w miejscowości Sąpolinek. Tutaj jest zmiana, wprowadzone 9 tysięcy złotych do kwoty łącznej 39 tysięcy złotych. Jest to podyktowane koniecznością zapłaty za dokumentację, którą zaraz będę omawiał tą sprawę w punkcie dokonanie zmian w budżecie. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Autopoprawki numer 1. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem autopoprawki numer 1, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie 14 głosów za. Teraz przechodzimy do głosowania całej uchwały wraz z przegłosowaną autopoprawką. Uchwała Rady Miejskiej w Sąpolnie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sąpolno na lata 2016-2019. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki.
Jednogłośnie uchwała zostaje podjęta. 14 głosów za. Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad. Zmiany w uchwale budżetowej gminy Sąpolno na 2016 rok. Prosimy pana burmistrza o wyjaśnienie. Proszę państwa, zmiany dotyczą praktycznie trzech rzeczy, trzech typów wydatków. Pierwsze, jeśli państwo mogliby spojrzeć w załącznik numer 2 dotyczący wydatków, tabelka załącznik numer 2. I tutaj w dziale 010 rolnictwo, łowiectwo, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Tutaj, proszę państwa, sprawa dotyczy dwóch rzeczy. Rozmawialiśmy na poprzedniej sesji, państwo przyznaliście 20 tysięcy złotych na sprawę przyłączenia wodociągu do posesji mieszczących się na trasie Mostki Mąkolno. Tutaj pan prezes jako osoba zarządzająca wodociągami gminnymi temat rozeznał. Mieliśmy do tego przystępować, ale okazało się, że na trasie budowy tego przyłącza, tutaj jeżeli państwo znają rejon tutaj od Mąkolna po byłej bazie SKR-u, są już powydzielane też działki budowlane po prawej stronie zaraz za ogrodzeniem SKR-owskim. Po lewej stronie też tam działki powstają i tutaj z prezesem rozmawialiśmy na ten temat, czy robić tylko przyłącze do jednego czy do dwóch, czy już podejść do tematu, który był też tutaj omawiany, że jest w perspektywie konieczność wybudowy połączenia takim bypassem mostek z Mąkolnem, co nie tylko umożliwi przyłącze tych trzech obecnie istniejących zabudowań, ale również umożliwi przedsiębiorstwu posiadanie takiego wyjścia ewakuacyjnego w razie awarii czy puszczenia wody po prostu w inną stronę, tak? Pan prezes oszacował ten koszt budowy i za 60 tysięcy złotych jesteśmy w stanie wykonać cały ten odcinek Mąkolno-Mostki. Przyłącza wodociągowego już pan prezes może dopowie. Czy źle powiedziałem, pan prezes wnioskował do gminy o 60 tysięcy, ale koszty, jak pan prezes powiedział, około 100 tysięcy powinno wystarczyć i jesteśmy w stanie to siłami tutaj zakładu wykonać to przyłącze. Dlatego tutaj moja prośba do państwa, abyśmy jeszcze to 40 tysięcy dołożyli, a 9 tysięcy, które państwo jeszcze widzą, to jest też na pokrycie kosztów dokumentacji związanych z budową kanalizacji sanitarnej na odcinku tutaj Sąpolno w stronę Intermebli i Sąpolinka, tak bym powiedział, tak to się nazywa dokładnie. To jeszcze jest sprawa tej dokumentacji. A więc 49 tysięcy. Kolejnym działem to jest dział 710, zakup usług pozostałych. Tu też chcielibyśmy już, powiem szczerze, troszeczkę późno to już robię, ale też państwu chciałbym w tym roku, żebyśmy to ruszyli. Jest to sprawa uchwały, którą państwo podjęliście o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego działek w Lubstowie. Wnioskodawcą był pani Piasecka i w Sąpolnie wnioskodawcą prywatnym było państwo Kasprzakowie i mamy jeszcze dwie inne działki gminne do zmiany planu i to po to podejmowaliśmy tą uchwałę osobno, nie jako globalną zmianę planu, aby te rzeczy załatwić jak najszybciej. W tej chwili proponuję państwu przesunięcie środków na wykonanie tej zmiany planu w kwocie 24 tysiące. Takie mamy rozeznanie, że ta kwota wystarczy, aby tę sprawę już zakończyć. W kolejnym dziale 852 pomoc społeczna, są to przesunięcia na wniosek kierownika opieki społecznej pana Majewskiego dotyczące ich środków, które mają wewnętrzne i środki, które też wprowadzamy po stronie wydatków, a przyszły po stronie dochodów od wojewody. Od wojewody mamy 33 210 i taką kwotą dysponujemy w dziale 852.
a reszta tutaj, jak Państwo jeszcze mają na ostatniej stronie, to są już wewnętrzne przesunięcia, nie skutkujące zwiększeniem dochodów. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Panie Burmistrzu, myślę, że do tych dwóch chyba tam mostki też są dołączone, tak? Bo to mostki. I Janowice tam były jeszcze. Ja mówię te nasze dwie, tak? Bo były dwie prywatne i dwie gminne działki, które miały być tutaj objęte tą zmianą, cząstkową zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Pan burmistrz powiedział, że zakończyć ten temat, ale to będzie rozpoczęte, dopiero podjęliśmy uchwałę w marcu. Ale chcemy ją skończyć w tym roku. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Zamykam dyskusję w punkcie 5. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Sąponie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Sąpolno. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 głosów za. Uchwała zostaje jednogłośnie podjęta. Punkt 6 porządku obrad. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Sąpolno przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. Projekt uchwały mają Państwo w swoich materiałach. Tak, proszę Państwa, to jest projekt uchwały, który reguluje nasze rozliczenia. Przede wszystkim z jedyną w tej chwili działającą szkołą niepubliczną w Ośnie Górnym. I mają tutaj Państwo sprawy, które wynikają tutaj z przepisów nadrzędnych, a my możemy zaproponować, tutaj mamy możliwość zaproponowania różnych stawek zwrotu kosztów, które są ponoszone na utrzymanie jednego dziecka. I tutaj Państwo, jeśli bym prosił, na drugiej stronie projektu uchwały w punkcie 5. Punkt 5 dotyczy właśnie dokładnie szkoły w Ośnie i mają Państwo w projekcie wpisane 75%, nie mniejszej niż 75% ustalonych w budżecie gminy Sąpolno wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę Sąpolno. Jest to kwota, którą niżej nie może być. Ja tutaj, proszę Państwa, tak jak w tamtym roku, proponuję, aby tutaj wpisać kwotę, cyfrę 100%, abyśmy nie traktowali inaczej dzieci z naszej gminy, które uczęszczają do przedszkola w Ośnie. Ta szkoła i tak bardzo dobrze utrzymuje się subwencji, które otrzymuje od ministerstwa i z pracy rodziców i całego stowarzyszenia, które je prowadzi. Obserwujemy tą pracę i myślę, że to już jest wystarczający powód, aby te dzieci również były traktowane tak samo jak wszystkie inne, a więc te dzieci, które chodzą do naszych gminnych przedszkoli. A więc proszę o wpisanie kwoty 100% zwrotu, które tutaj ponoszą gmina, które ponosi gmina przy prowadzeniu naszych gminnych przedszkoli. Dobrze, dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przepraszam, panie przewodniczący, bo jeszcze państwo, gdybyście czytali dalej projekt, on mówi jeszcze o innego rodzaju szkołach i tym zwrocie, ale takowych szkół już nie ma na naszym terenie, także jedyną punkt 5 nam tutaj jest dzisiaj najważniejszy. W pozostałych punktach proponuję pozostawienie tak, jak było w projekcie uchwały. Czy ktoś ma jakieś pytania? Nie widzę, zamykam dyskusję w tym punkcie. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Sąponie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Sąpolno przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 14 głosów za. Uchwała jednogłośnie zostaje podjęta. Punkt 7 porządku obrad. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Poprosimy pana burmistrza. Proszę państwa, tu dobrze się złożyło, że jest ta sesja, bo tak żegnaliśmy się na ostatniej sesji i do nowego roku praktycznie, ale jest też okazja, żeby załatwić drugą sprawę wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Na poprzedniej sesji była podjęta uchwała na temat przyjęcia działki od państwa Górbały na przygotowanie drogi gminnej. Na etapie przygotowania tamtego projektu nie mieliśmy kontaktu z panem Gwoździem, którego działka jest poprzedzającą tą działką. Pani pracownik urzędu, który zajmuje się tymi sprawami, wreszcie znalazł kontakt, rozmawialiśmy z państwem Gwoździem, czy nie wycofali się z tego, bo sprawa już ma w tej chwili rok, mija rok od poprzedniego projektu uchwały. Państwo Gwoździowie podtrzymują tą swoją wolę przekazania tej działki pod przygotowanie drogi gminnej, dlatego też państwu dzisiaj, aby nie robić tego już na sesji budżetowej, korzystamy z okazji i też państwu przedkładam ten projekt uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Panie burmistrzu, czy ta droga będzie tak samo przejęta za taką kwotę jak poprzednia? Tak, oczywiście. Dobrze, dziękujemy. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, zamykam dyskusję w tym punkcie. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Sąponie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 głosów za, 1 wstrzymujący. Uchwała zostaje podjęta. Punkt 8 porządku obrad. Odpowiedzi na pytania, wnioski i interpelacje radnych. Myślę, że tutaj pan burmistrz nie musi odpowiadać, bo nikt nie zadawał pytań w punkcie drugim. A więc punkt 9 porządku obrad. Wolne głosy komunikacji. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w tym punkcie? Proszę. Proszę panie burmistrzu. Proszę państwa, też państwa informuję, że tak na bieżąco dzisiaj rano byłem u notariusza, podpisaliśmy już właśnie akt notarialny na przejęcie działki pod drogę prowadzącą do kościółka na Puszczy, do kościoła świętego Hieronima. Dzisiaj ten akt był rano podpisany. Proszę państwa, jeszcze raz chciałbym państwa zaprosić 4 grudnia na pierwszy sąpoleński kiermasz bożonarodzeniowy. Mam nadzieję, że państwo skorzystają z tego zaproszenia. Jest to niedziela, można spokojnie przyjechać. Nie tylko zobaczyć rękodzieło, które na naszym terenie się rozwija, nie tylko skosztować produktów, które przygotowują panie z kół gospodyń, ale również posłuchać muzyki. Już chyba kolędy zaistnieją w tym momencie. Myślę, że proponuję państwu miłe spędzenie niedzielnego popołudnia. I jeszcze jeden temat, który chciałbym tak pod dyskusję, może troszeczkę nie w tym temacie, ale sprawa, która w tej chwili jest u nas rozstrzygana, proszę państwa, to jest kwestia możliwości zorganizowania SMS-owego powiadamiania państwa o różnego rodzaju zdarzeniach, które się w gminie wykonują. Przedsiębiorstwo usług komunalnych już tą usługę wprowadziło i jest ona wykonywana przez przedsiębiorstwo. My też spotykamy się wiele razy z taką koniecznością szybkiego reagowania, szybkiego informowania państwa o różnego rodzaju zdarzeniach, nie tylko o zagrożeniach, ale różnego rodzaju innych zdarzeniach, nawet powiedzmy do tego, że zdarzenia, które mogłyby przypominać państwu, mieszkańcom o konieczności opłaty za śmieci, za innego rodzaju, to też w pewien sposób mogłoby nam obniżyć koszty działalności, bo zamiast wysyłać ponaglenia, to tym samym moglibyśmy wielu osobom przypomnieć, bo w dużej ilości przypadkach jest to opóźnienia spowodowane po prostu przez zapomnienie, nie przez niechęć niepłacenia, tylko przez zapomnienie. Także chcielibyśmy do tego tematu podejść. Pan prezes też oferował się, że mogłaby gmina skorzystać z usług tutaj przedsiębiorstwa, ale też mamy taką inną propozycję firmy, która się tym zajmuje kompleksowo i też chciałbym od państwa dowiedzieć się, czy iść w tym temat,
czy go już odpuścić i dalej nie rozmawiać, nie proponować Państwu wejścia w ten temat SMS-owego powiadamiania mieszkańców. Ja uważam, że jest to fajną rzeczą, bo widzą Państwo, że dostajecie na swoje telefony wiele różnych ofert. Ta oferta, którą ostatnio, ta informacja, którą ostatnio otrzymaliśmy, jest to taka, w ogóle nie są to SMS-y, tylko aplikacja, która pozwala komunikować się mieszkańcowi z gminą Sąpolno, tak? Także tam są możliwość otrzymywania czy zdjęć, czy filmów, czy zwrotnej informacji do gminy, którą mieszkańcy mogliby do nas przesyłać. Ale to jest przyszłość i tutaj chciałbym tylko od Państwa informację, czy rozmawiać dalej, czy ten temat odpuszczamy i nie brniemy go dalej. Temat na pewno nie w tym roku, tylko w 2017 do załatwienia. Czy znane są jakieś takie wstępne koszty, jak wy to? Czy powiem tak, że mogę wstępne koszty. Tutaj Pan Prezes proponował jakiś udział i tu kwestia tylko wykupienia pakietu SMS-ów, bo na Pana Prezesa, czy dobrze kojarzę, to miały być tylko pakiety SMS-owe u Pana Prezesa, jeżeli rozmawialiśmy, a to, o czym Państwu w tej chwili powiedziałem, jest to, tak, koszt wdrożenia tego systemu to jest 5000 zł jednorazowy, a kolejne koszty jest to abonament miesięczny 200 zł, który my jako gmina mamy pakiet i jeszcze możemy dwie organizacje wyznaczyć, które też będą korzystały z tego pakietu, tak, także albo dom, opieka społeczna, czy dom kultury, tak. Tego typu jest propozycja. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę w kolejności, może Pan Dyrektor. Dziękujemy. Proszę Pan Słowacki. Ja tylko dodam, że padały głosy nawet, że okólnik mógłby iść w takiej formie, bo nie jest przekazywany z domu, znaczy, do domu, także to samo chciałem to by było dobre. To samo chciałem dopowiedzieć, bo uczestnicząc w zebraniach wiejskich wielokrotnie, w wielu sołectwach były zarzuty, że okólnik nie doszedł, tak? No różnie, nie wiadomo dlaczego, ale w wielu przypadkach później mieszkańcy mają pretensje do sołtysa, że za mało okólników wysłał, chociaż tych okólników naprawdę wysyłacie Państwo bardzo dużo. Gdzieś jest, stanie w jednym miejscu i pół wsi wtedy już nie wie o zebraniach. Także, ale moglibyśmy Państwa z tego tytułu odciążyć, tak? Bo to byłaby taka forma, że wybieramy, tak, konkretną, albo wybieramy miejscowość, do której idzie do wszystkich. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, że w tym ta firma, która proponuje, nie ma żadnych kosztów po stronie Państwa, po stronie osób, które chcą się zalogować do tego systemu, tak? Bo on tylko wtedy będzie sprawny i skuteczny, jeżeli Państwo zalogujecie się do tego systemu, bo z tego tytułu, że gmina go będzie posiadała, to zero przyjemności, tak? Ale tu jeszcze Państwo musieliby tą deklarację taką wypełnić w internecie, czy w jakiś inny sposób i dopiero wtedy to by mogło działać. Tak jak powiedziałem, przede wszystkim zagrożenia, ale mówię, opcji jest bardzo wiele, proszę Państwa. Od najzwyklejszych okólników po różnego rodzaju inne informacje. Łącznie, tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś posiada w tej chwili telefon typu smartfon, to jesteśmy w stanie naprawdę, czy zdjęcia, czy plakaty, które w tej chwili gmina rozwiesza po gminie, wszystko przesyłać. Praktycznie sprawa jest nieograniczona w tym momencie. Dziękuję. Proszę Pan Radny Piasecki. Ten teren, który jest obok. Dobrze. Dobrze, okej. Okay. Dobrze. To zgłoszę Państwa Kłosowskich. Po drugiej stronie drzew. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam dyskusję w punkcie 9. Przechodzimy do punktu 10. Zakończenie obrad 28. sesji Rady. Wobec wyczerpanego porządku obrad zamykam posiedzenie 28. sesji Rady Miejskiej w Sąpolnie. Dziękuję bardzo.